Identyfikator podmiotu. SCP-993. Klasa podmiotu. Bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. Wszelkie transmisje SCP-993 muszą zostać przechwycone, jak opisano w protokole Epsilon Beta 3, oraz zablokowane przed wglądem publicznym. Przechwycone transmisje należy nagrać i zachować w celu przyszłych obserwacji. Testerzy używani do oglądania SCP-993 muszą być w wieku poniżej lat 10, a po opisaniu przez nich danego odcinka należy aplikować im preparaty amnezyjne klasy A. Oglądanie SCP-993 musi być zatwierdzone przez 3 pracowników z upoważnieniem poziomu 4. Opis. SCP-993 to telewizyjna audycja dla dzieci zatytułowana Clown Bubble. Przypomina ona kreskówkę stworzoną w celach edukacyjnych, której najczęstszą, w większości epizodów, fabułą jest nauka nowych umiejętności i sposobów spędzania wolnego czasu przez klauna Babla. Program najprawdopodobniej nie posiada innej obsady, a umiejscowienie akcji często zmienia się między odcinkami. Anomalne właściwości SCP-993 stają się jasne, kiedy audycja zostanie obejrzana. Każdy oglądający, mający 10 lub więcej lat, natychmiast po rozpoczęciu się programu utraci przytomność i pozostanie w tym stanie aż do zakończenia audycji. Osoby takie stwierdzają, iż odczuły uderzenie bólu głowy na chwilę przed utratą przytomności. Dzieci poniżej lat 10, które oglądają SCP-993, później stwierdzają, że program uczy i zachwala aktywności takie jak kanibalizm, zabijanie, torturowanie czy... Aktywności te prawdopodobnie zostają zakorzenione w umyśle testera. Powtarzalne wystawienie takiego widza na oddziaływanie SCP-993 może wywołać u niego permanentne oznaki psychotyczne i schizofreniczne. Odcinki SCP-993 są regularnie transmitowane przez obecnie nieznane źródło, lecz od dnia 2000 roku wszystkie transmisje zostały pomyślnie przechwycone przy użyciu protokołu Epsilon Beta 3, a następnie zablokowane przed wglądem publicznym. Log odcinków SCP-993. Tytuł odcinka: Kuchenna niespodzianka Babla. Fabuła. Akcja odcinka przebiega w stereotypowym, niewielkim amerykańskim mieście. Fabuła przedstawia porwanie jednego z mieszkańców miasta przez klauna Babla, a następnie zabranie go do domu głównego bohatera. Na miejscu klaun Babel przekazuje widzowi informacje na temat tego, jak przygotować ludzkie mięso do konsumpcji, a następnie skuruje, sieka i gotuje porwanego. Tytuł odcinka: Babel w wielkim mieście. Fabuła. Akcja odcinka przebiega w dużym, amerykańskim mieście, prawdopodobnie w Nowym Jorku. Clown Babel instruuje widza na temat wywoływania pożarów bez ujawiania się, wykorzystując takie środki jak zwoje na komary. Pod koniec odcinka Clown Babel podpala duży budynek, a następnie odchodzi. Obraz przedstawia płonący budynek jeszcze przez 3 minuty, aż epizod dobiega końca. Podczas trwania tej sceny cały czas słychać krzyki. Tytuł odcinka: Podstępna sobota Babla. Fabuła. Miejsce akcji tego epizodu to najprawdopodobniej Londyn, gdyż widać Big Bena. Fabuła przedstawia, jak Clown Babel po cichu śledzi pewną kobietę przez większość epizodu. Po przybyciu kobiety do domu, Clown Babel atakuje ją i zabija przy użyciu dużego noża rzeźnickiego. Na koniec odcinka Clown Babel przedstawia techniki pozostawania niewidocznym w tłumie. Tytuł odcinka: Babel poznaje prawdę. Fabuła. Akcja epizodu ma miejsce w obozie jenieckim. Clown Babel torturuje pojmanego żołnierza, ciągle zadając mu absurdalne pytania. Żołnierz w końcu umiera z powodu ran. Clown Babel zwraca się wtedy do widza i opisuje, jak można zadawać nieśmiercionośne, acz bolesne rany. Tytuł odcinka: Babel cię nienawidzi. Fabuła. Akcja odcinka ma miejsce w pustym pokoju. Clown Babel siedzi na krześle, wpatrując się w widza z gniewnym spojrzeniem przez całe 30 minut trwania epizodu. Tytuł odcinka: P***się. Fabuła. Miejscem akcji tego epizodu jest prawdopodobnie archiwum wideo ośrodka, gdzie przechowywane są nagrania SCP-993. Podirytowany Clown Babel opisuje metody uszkadzania przechowalni kilku z obiektów SCP.
Po tym Clown Bubble przedstawia techniki zabijania naukowców zaangażowanych w zabezpieczenie obiektu, wskazując na posiadanie szczegółowej wiedzy na temat ich planów dnia i nawyków. Warto odnotowania jest to, iż w połowie trwania odcinka za Bubblem przechodzi animowana wersja doktora. Zegar naścienny wskazuje wtedy czas. Doktor potwierdza, że o tej porze przechodził za archiwum SCP-993.